Właśnie rozpoczęliśmy nową przygodę, chciałoby się powiedzieć. Rozpoczęliśmy ją już wczoraj, bardzo dramatycznym zwrotem akcji na granicy meksykańsko-amerykańskiej w San Isidro. San Isidro to jest taka dzielnica, powiedzmy, Tijuany. Przekraczaliśmy granicę przez prawie 7-6 godzin. No ale finalnie znaleźliśmy się po małych perturbacjach w San Diego, w hotelu, gdzie dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy samodzielną przygodę z podróżą za Wielki Ocean Pacyfik. To będzie się działo w kolejnych dniach. Na ten moment odebraliśmy właśnie śniadanko z recepcji hotelu. Mamy bardzo piękne boksy śniadaniowe. Dla wielu osób mogłoby się wydawać, że to full wypas. Jednak jedzenie jest, no można powiedzieć, że bardzo budżetowe. Pewnie w 3-4 dolarach byś zmieścił koszt tego pudełeczka. No ale nie narzekajmy, posilimy się i będziemy ruszać w dalszą drogę. Bo przed nami dzisiaj moc wrażeń. Musimy wynająć samochód, odebrać z wypożyczalni i potem udać się już w kierunku północnym. Idziemy z naszego hotelu uliczkami San Diego i przypomniało mi się, że koniecznie chciałem wam wyjaśnić, o co chodziło z tą granicą. Bo ona zawsze jest dla Polaków stresująca, chyba że ktoś się nie stresuje, ale tego to już jest indywidualna sprawa. Dlatego weszliśmy na granicę, jak już odstaliśmy w tej kolejce 5-godzinnej i się okazało, że mój formularz I-94, który jest potrzebny do lądowego przekraczania granicy, a który w podróżach lotniczych jest zintegrowany z ceną biletu, nie działa, pomimo tego, że sprawdzałem na stronie, że miał działać. No dlatego trochę stresujący był kolejny 2-godzinny okres oczekiwania na to, aż panowie oficerowie i panie oficerki się ogarnął, żebym mógł zapłacić 6 dolarów. Więc na granicy straciłem 6 dolarów, ale zyskałem za to wjazd do Ameryki. Hurra! Hurra! Dlatego idziemy teraz uliczkami. Mamy jakieś 20 kwadr do przejścia. A z egzakami to będzie jeszcze kolejnych kilka, więc jakieś ponad 2 mile do wypożyczalni. Pomimo końcówki kwietnia, właściwie już jesteśmy u progu maja, pogoda nas nie rozpieszcza. Nie żeby lało i było zimno, ale jest bardzo mocno pochmurnie. No ale podobno tutaj w tym okolicy w San Diego mawiają, że May Gray, czyli że szary jest cały, dlatego nie ma za dużo słońca. Jedziemy do Los Angeles i dzisiaj testujemy pierwszy raz samochód elektryczny. Można by powiedzieć, że jakaś taka reklama jest krypto, ale nie, nikt nam tu nie płaci za to, żebyśmy Evisa reklamowali. W każdym razie poszło szybko, zgrabnie, ładnie przy wypożyczeniu auta. Bardzo nam się podobało i jedziemy sobie spokojnie do Los Angeles. Mieliśmy zarezerwowany SUV, jednak w sekcji, w której zwrot odbywa się w innej lokalizacji, tak jak my mamy w Los Angeles, do wyboru mieliśmy chyba 2 czy 3 auta, vana albo takiego właśnie elektryka. Przekonał nas pan tym, że ma 270 mil do przejechania na ładowanej baterii, więc liczymy, że zaoszczędzimy na nie tankowaniu, nie charge'owaniu, nie ładowaniu samochodu. Dojechaliśmy do Los Angeles, niedaleko lotniska mamy hotel, na razie jesteśmy pod sklepem, żeby kupić trochę wody, a mi się przypomniało, że nie wyjaśniłem, o co chodziło z tą całą procedurą przekraczania granicy. 5-godzinna kolejka to swoją drogą, która okazała się dziwna jak na niedzielę, a wybraliśmy niedzielę specjalnie, żeby była mniejsza.
Okazało się, że nie była, ale okazało się, że potem nie przeszedł mój paszport z wizą przez system kontroli, dlatego że stwierdzili, że nie mam ważnego wypełnionego formularza I-94, który jest potrzebny do przekroczenia granicy lądowej między Stanami, między innymi krajami, Meksykiem lub Kanadą, a Stanami. Co prawda ja ten dokument miałem wypełniony, ale okazało się, że nie było go w systemie. Podejrzewamy, dlaczegoż tak się stało, dlatego że ja nie byłem w Polsce w styczniu, czyli nie zresetował mi się biletem lotniczym ten dokument i jakby nie odnowił na okres 6 miesięcy, tylko moja żona właśnie była. A ja byłem ostatni raz na granicy takiej, gdzie rejestrowany był przyjazd do Meksyku właśnie równo 6 miesięcy, chwilę wcześniej, w sensie 30 października przekraczałem, dlatego się skończył i pomimo tego, że był w systemie, to go nie było. Dziwna sprawa. No ale po 2 godzinach i po 6 dolarach straty udało się to wszystko zapłacić i wyjechać w końcu, niestety po całym dniu spędzonym na granicy. Także taka historia była. Jesteśmy kolejnego dnia na lotnisku, już przed samą bramką. Oszczędziliśmy Wam całej rozwlekłej procedury przechodzenia przez punkt kontroli i takie tam historie. Niedługo wchodzimy na pokład samolotu tanich linii lotniczych japońskich. Po co dodawać, że jak tanich? Się nazywają te tanie? Zipper. Tak. I już widać nawet przed dotarciem na miejsce do Japonii, bo przecież lecimy do Japonii, chyba też nie mówiłem, ale to już się wyjaśniło. Lecimy do Japonii! To już widać taki wschodni ornung, jak to można po niemiecku powiedzieć, bo wszyscy stoją w kolejeczce, ładne równe odstępy, rączki prosto, noski do góry, oczy spuszczone i karnie ustawiają się do wejścia na pokład. Taki żarcik. Krzysztof, kto będzie tego słuchał? Przecież to nie jest tak, to nie jest prawda, nie wierzcie mi, po prostu pani oficerka tutaj z linii ustawiła wszystkich w jednej linii, no i mówi tu proszę się ustawić, prosto. Więc już skończylibyście słuchać 10 sekund temu, a tak musieliście wysłuchać znowu drugą wersję. I pani cię zagłusza. I pani mnie zagłusza, dobrze. Będziemy wjeżdżać, wchodzić na pokład i nas czeka katorżniczy prawie 12 godzin lotu. Zobaczymy jak to przeżyjemy, ile będzie miejsca na nogi, czy nas całkiem zaatakują z boku sąsiedzi, czy dadzą nam trochę przestrzeni. Do zobaczenia po drugiej stronie, Pacyfiku. Albo jeszcze po środku, się okaże. Juhu. Zamówiliśmy posiłek wcześniej, to trzeba uwzględnić w takiej podróży tanimi liniami, żeby się zaopatrzyć w pożywienie. Bo świat idzie w tym kierunku, że za każdą dodatkową usługę, niestety linie, w większości linii kasują dodatkowo, więc trzeba wybrać posiłek, poduszeczkę, ładowarkę, kocyk, kapcie, czy co kto sobie życzy na taką podróż. My zamówiliśmy po kurczaczku z ryżem i jem. Dotarliśmy do hotelu w Tokio i chcieliśmy Wam zaprezentować nasze tokijskie stroje tutaj takie, o, szlafroczki piękne, bardziej to arabskie może nawet wygląda. Nie, no japońskie. Japońskie szlafroczki, japoński pokój, nie mogę się ruszyć w ogóle, największy jaki był w hotelu, a po prostu, o, robię obrót i tam było okno z tyłu, a tu już koniec pokoju. Jesteśmy w Sensoji, czyli najstarszej świątyni buddyjskiej w Tokio. Ważne centrum kultu poświęcone bogini miłosierdzia, współczucia i życzliwości Kanon. Kanon to nie wiem dokładnie jak się czyta, ale zakładam, że Kanon. Kanon. W każdym razie podobno w ciągu roku ponad 30 milionów ludzi odwiedza to miejsce. Zobaczmy jakież atrakcje czekają nas w środku, bo jesteśmy na
chwilę przed tym, jak zacznie się wielki weekend i właśnie wszystkie te 30 milionów osób z całej Japonii, nie tylko z całego świata, dotrą tutaj, żeby wróżyć sobie, przepowiadać przyszłość, prosić o najlepsze dni swojego życia albo jakąś poprawę sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Świątynia jest naprawdę najstarsza, bo została wybudowana w 645 roku. Bardzo stara. Uwaga, będę teraz wróżyć sobie na przyszłość. Wrzucam tutaj monetę ze 100 jenami. Omikuji się to nazywa. Wyciągam szczęśliwy los. Cięcie. Muszę zaznaczyć, że szczęście coś nie chce wyjść, ale to są takie długie kijki przez cienki otworek, więc trzeba cierpliwość. I co nie wyszło? I teraz najtrudniejsze, szukam takiego znaczka. Nie, to będzie proste, bo jest po angielsku. Po arabsku bardziej. 76. 76, otwieram 76. Tu mam fortune, czyli wróżbę na przyszłość. Cokolwiek tu jest napisane, trzeba będzie teraz to przetłumaczyć. I zobaczyć, co się wydarzy. Konsultowałam z Japonicami, z Japończykami i mówią, że moja wróżba jest dobra, tylko konieczność jest pozytywnego myślenia, dobrego myślenia i generalnie wszystko się spełni, ale muszę positive thinking i muszę duży effort włożyć, wysiłek, żeby się wszystko udało. Też mi nowina. Czyli to, tak jak zawsze. A jeżeli nie podoba Ci się wróżba, którą dla Ciebie wybrał los, możesz jeszcze go odwrócić, zawiązać tutaj sobie tą wróżbę i po prostu odwrócić los, odwrócić go. Możesz. Odebraliśmy właśnie bilety na naszego Shinkansena, bo za pojutrze jedziemy do Hiroshimy. Mieliśmy tutaj taki QR kod, przyszliśmy do maszyny i maszyna nam tu wszystko wydrukowała. Tu sobie na English wzięliśmy. Jakoś to poszło, ale wszystko i tak jest po chińsku, więc chociaż trochę arabskich literek też jest, cyferek. Także zapobiegliwie w pierwszym dniu spacerów po Tokio wydrukowaliśmy sobie bilety i rozeznaliśmy teren przez bój, jak to mówią, aby mieć potem łatwiejsze wejście na pociąg. Ale ekstra, jakie metro wielkie! Idziemy tam. Znaleźliśmy taką fajną linię, która się nazywa Yamanote i nią można dojechać w Tokio dookoła, jak tramwaj, takim kółku, do wielu ciekawych miejsc interesujących, szczególnie turystów właśnie. Dlatego jesteśmy na dworcu głównym w Tokio i czekamy na pociąg w kolejce przy stanowisku numer 3. Zobaczymy, bo właśnie jedzie pociąg. Także wsiadamy do pociągu. W miejscu, gdzie jest największe podobno skrzyżowanie na świecie, działa w ten sposób, jak większość takich dużych skrzyżowań, że zapalają się zielone światła i ludzie z każdej strony przechodzą przez duże skrzyżowanie i jest ich opór pełno dużo.
zapalają się zielone światła i to skrzyżowanie ożywa niejako, to tam w Starbucksie, po prostu robi się czarno, bo wszyscy ludzie tam biegną zrobić zdjęcie innym ludziom, którzy przechodzą przez największe skrzyżowanie na świecie. Jak w każdym turystycznym miejscu, kolejki do zrobienia sobie zdjęcia w sympatycznym miejscu. Tu akurat będziemy oglądać z daleka posąg psa, który jest na placu przy Shibuya, przy metrze. Jest to posąg, który symbolizuje lojalność i wierność psów wobec człowieka. Otóż ten pies, a raczej jak był żywy, odprowadzał codziennie swojego pana, który jeździł do pracy. Ale niestety któregoś dnia pan mu odszedł, zmarł i pies wiernie tutaj przez 10 lat czekał na swojego pana, aż pewnie w końcu zdechł. Finalnie postawiono mu pomnik. W takim wzruszeniu, myślę, to było. Słuchajcie, nareszcie jestem w raju. Już wiele razy w życiu byłam w raju, ale dzisiaj jestem naprawdę absolutnie w raju. Mogę robić i jeść, co chcę, za niewielkie pieniądze. Po prostu... Mam go i będę go zjadać. Tu się zbiera, proszę bardzo, się zbiera. Zbiera się talerzyki i potem się będzie za te talerzyki płacić według tutaj koloru talerzyka. Jestem najedzona i w ogóle mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że Japonia jest wspaniała. Tak, a ja zjadłem zupkę z okiem ryby i z ościami i ze skórą i z warzywami, więc nie było najgorzej. Oko oczywiście odłożyłem, a resztę pochłonąłem. I wychodzimy teraz już na ulicę Tokio. W dalszym ciągu dnia wałęsamy się trochę po dzielnicy Shibuya. Jest tłoczno, dużo ludzi, gwarno, kolorowo, mnóstwo różnych elementów cywilizacji japońskiej, szczególnie tej żeńskiej i tej męskiej. Koloryt jednym chłopak słowem, z nogą szedł. Nieprzebrany koloryt jednym słowem. Padniemy, ale nie wyjdziemy stąd. Gdzie nie wyjdziemy? Stąd w ogóle. Ja jestem zakochana w Japonii. Zakochana. Uważam, że to jest jeden z piękniejszych krajów, jakie można odwiedzić. Tokio jest super turystyczne, super. Jest tyle ludzi. Zresztą co się dziwić, podobno Tokio ma 10 milionów ludzi. To jest po prostu szok, ile tu jest ludzi. Wdrapaliśmy się też na 45 piętro, można by powiedzieć. Jak możesz tak powiedzieć? Niech prawda, to jest kłamstwo. Prawda. Zawsze w kontrze. To chyba już jest taka tradycja, że moja żona jest wiecznie w kontrze do swojego męża. Nie, jeszcze raz. I jak ja mówię, że wdrapaliśmy się, to miałem na myśli, że wjechaliśmy windowo wdrapywać się na budynki w urbanistycznym centrum Tokio. Nie wolno przecież. Dlatego wjechaliśmy tą windą tu i oglądamy widoki. I odpoczywamy w klimie trochę, bo się zrobił upał, 25 stopni. No i niestety dzisiaj najsłynniejszy wulkan w Japonii jest też zasnuty mgłą i widać tylko takie kłębowisko chmur. Fuji. Tak, dokładnie. Ten, o którym mówię, Fuji. Więc go nie widać, ale wiadomo, że tam jest. Więc jak jest, to należy kiedyś wrócić do niego i będziemy mieć na uwadze, żeby drapać się. Tu tylko, jest. Że nie do Fuji, tu, tylko pod Fuji. No tak, żeby Fuji widzieć. Tam jesteśmy, zobacz. Żeby Fuji widzieć. A właśnie, tam jesteśmy. Jeszcze nie uzupełniłem informacji, o jaki budynek chodzi. W Tokio na 45 piętro można się drapać. Właśnie. W
W jakim to się budynku można wdrapać? No. Metropolitan. Bo akurat wychodzimy, więc jesteśmy w ratuszu miejskim. O, tak to można powiedzieć. W ratuszu miejskim rząd tutejszy, tokijski, pozwala na wjazd i podziwianie widoków swojego miasta z właśnie tej wysokości. Teraz już wyjechaliśmy. Jest godzina 17 i strasznie nam się daje w kość różnica czasu, bo normalnie w Meksyku już by była 22 chyba, albo nawet później, więc pomału się zbieramy w kierunku kolejnej stacji metra, żeby dojechać do naszego hotelu i spać. Nie chciałabym być absolutnie w kontrze, ale od Meksyku dzieli nas 16 godzin. I linia zmiany daty jeszcze na dodatek. Czyli jeżeli u nas jest 16, to u nich jest północ. No to tak czy inaczej jest już bardzo późno i trzeba iść spać. No, także muszę zaprowadzić żonę do łóżka z podtekstem lub bez, w zależności jak to sobie myśli. Zaprowadzam żonę i koniec. I koniec. I na dzisiaj koniec. Przyjechaliśmy na górę Misen dwoma przesiadkami. Japonia miała być dla nas miejską dżunglą. Zapomniałem, zobacz, u góry jest jeszcze wejście, więc nie znam się na tym kompletnie, ale poinformowałem was. Oryginalny samurajski miecz. Mniej lub bardziej oryginalny. Ekstra.